Witam was na kanale Sims Week. Ja jestem Pandora Mać. zapraszam was na kolejny odcinek CC Builda. Wiem, że jakiś czas nie było, no i ogólnie miało być w sobotę, ale nie wyrobiłam się, nie było szans, za dużo modów, za mało czasu. Pisałam na grupie zresztą o tym, że się troszeczkę to przesunie ze względu na mój grafik też taki dość napięty. No i ze względu właśnie na to, że ciężko mi było przy takiej ilości modów zrobić to w jakiś taki fajny sposób. Ogólnie ostatecznie jestem zadowolona z efektu i jest inaczej troszeczkę niż wcześniej, także myślę, że jeszcze jakieś tam pomysły na to mam, chociaż już trochę tego było. Znowu chyba mam wrażenie, że najbardziej podoba mi się dla nastolatków, ale w sumie w tym wypadku podobały mi się wszystkie. No i jak zwykle zaczęłam od todlerków. Tutaj mamy dwa łóżeczka w innej konfiguracji niż wcześniej, resztę zachowałam w takiej, jaka była. Ale tutaj stwierdziłam, że fajniej by było mieć je bliżej siebie, a resztę rzeczy i funkcji przenieść na inne ściany. Zachowałam pokoik w kolorach bieli, niebieskiego, szarości i jasnego drewna. Szczerze powiem, że głównie pod ten fotel, który postawiłam tam, mega mi się podobał i chciałam strasznie go użyć, a jakoś tak, właśnie błękit, niebieski, biel najbardziej pasuje mi do maluszków. Jest tutaj też sporo nowych modów, zresztą jak w całości ogólnie odcinka jest sporo nowych modów. Wszystkie będą wypisane jak zwykle w przypiętym komentarzu. Postaram się je dopasować do każdego pokoju, a to co będzie w każdym pokoju, czyli na przykład szafa się powtarza, na pewno lustro się powtarza w dwóch z trzech, także to wypiszę razem, a jakieś tam bibeloty, pierdółki, wszystko powypisuję do każdego pokoju żeby też się nie powtarzać i żeby ten spis modów nie miał Bóg wielu kawałków. Bo i tak jest sporo i sporo mi zajęło budowanie tego. Ja zawsze, jak siadam akurat do CC Buildów czy nawet do Speech Buildów, to się po prostu wyłączam. Ja nie patrzę nawet na zegarek i nagle potem się robi druga, trzecia w nocy, a ja mam trzy godziny nagrania i coś z tym trzeba zrobić. Ale cóż, no nic nie poradzę, że jak się wkręcę, to się już wkręcę na maksa, także. Nie ma szans. Jak już usiądę, to jestem zgubiona. raczej mój czas jest zgubiony. Jak zwykle, są to pokoje dla dziewczynki i dla chłopca. Wracając już do tematu. I u maluszków, właśnie są dwa łóżeczka. Jest pod oknem kącik czytelniczy, tak to można nazwać w sumie, z fotelem dla w sumie rodzica. No i przy drzwiach jest szafa z lustrem dużym. No i masa zabawek. Użyłam też troszeczkę dodatków z. No ostatniego rozszerzenia, na przykład ten kosz z zabawkami, bo go kocham, po prostu uwielbiam, ubóstwiam, nie umiem bez niego żyć w tej chwili. Świetny zapychacz miejsca, jeżeli chodzi o pokoje dla dzieci, w szczególności, że dla Todlerów ta wielkość pokoju, tak jak już mówiłam w poprzednim odcinku, bez modów jest duża. Jest stanowczo za duża, także coś trzeba było z tym zrobić, skorzystałam też z dywaników chmurki, bo fajnie wyglądają. I nadają takiego lekkiego stylu temu wszystkiemu, w szczególności, że użyłam łóżek domków. I to najfajniej w sumie razem wygląda. Rzecz jasna, jak jest tak dużo miejsca, to możecie sobie dostawić co tylko Wam się będzie rzewnie podobało, bo się sporo rzeczy zmieści. Fajne jest też to, że na środku naprawdę będzie można się z tymi dziećmi bawić, przynajmniej, bo jest sporo miejsca. Przechodząc dalej, mamy dzieciaczkowy pokój. Tutaj pod oknem jest kącik. Z biurkiem do uczenia się: na ścianie z drzwiami jest strona męska, naprzeciwko drzwi jest strona żeńska. Dziewczynka ma połączenie koloru różowego z niebieskim, takim turkusowym i z takimi szarościami. Chłopiec ma szarości i biel z niebieskim. Dzięki temu mogłam w sumie połączyć właśnie dywanem to wszystko takim turkusowym, który fajnie by wyglądał, znaczy fajnie wygląda. Na koniec tam gdzieś jeszcze dostawiłam półki na środku, bo trochę mi było za pusto, a o tym zapomniałam. I tutaj właśnie zaczynają się problemy, bo chociaż w sumie wszędzie, w każdym pokoju coś tam znika, ze względu na to, że niektóre rzeczy, na przykład ramy do łóżek nie mają tak jakby kratek i one znikają w momencie wrzucania tego do galerii. Ja rzecz jasna podam normalnie linki do tych modów, tylko no jeżeli to się nie pobierze, czy nie pobiorą się na przykład właśnie narzuty też na łóżko, bo one też często znikają, no to sami sobie narzucicie, co tam będzie wam pasowało. W każdym razie na pewno pojawią się te linki, tylko no nie wiem, czy to się pobierze ze wszystkim. Niektóre rzeczy tak już mają, dlatego ja wolę jednak, jeżeli... Meble mają chociaż tą jedną kratkę albo tą ćwierć kratki, bo wtedy one pozostają. A tak, no to niestety ja nigdy nie wiem, bo raz się ściąga tak, a raz się ściąga inaczej. I się domyślaj, człowieku. No ale tutaj użyłam wreszcie takiej ramy, która. Chodziła mi po głowie od dłuższego czasu i ona jest użyta w pokoju dzieci i w pokoju później nastolatków. I to jest taka kanapa w sumie z wysuwanymi szufladami. Bardzo fajnie wygląda. Tu mi bardzo fajnie też pasowała. A pomiędzy dzieci mają szafę i lustro. Prosto i spokojnie. Użyłam też nowych bibelotów, które znalazłam. Takich z mazakami, z kredkami. Fajnie to wygląda też. Wyczuwam kolejny mod, który będę często używać. No, i ostatni nastolatkowy pokój. Tutaj już wyraźnie zmiana kolorów: męska część szaro, biało, czarna. Damska część różowo, biało, szara bardziej. Pod oknem część wspólna, szafa, w sumie komoda plus siedzisko. One sobie tam są, jakby ktoś przyszedł z wspólnych znajomych. Pomiędzy w połowie przechodzą te ścianki takie od Mixims, które ja uwielbiam, ażurowe, jako żeby to tak podzielić. Tutaj również skorzystałam z gitary z gry i, i z gitary wiszącej, bo znalazłam wersję wiszącą ostatnio i stwierdziłam, że sobie użyję. Też z desek z tego pakietu skorzystałam, bo też są fajne. No i z nowych butów od Emix Sims też. Bardzo fajny zestaw, tam są właśnie zestawy z deskami i z butami. Spoko takie właśnie pierdółki. W męskiej części mamy piętrowe łóżko. Tylko te takie górne na zasadzie, że no jest tam mało miejsca, więc chciałam jakoś fajnie zmieścić, żeby on też miał... Znaczy, że chłopiec miał fajnie jakoś to zrobione i miał swoją część. Także on ma łóżko na górze, a pod łóżkiem ma biurko i fotel. Taki z kuleczek jakby. No bo na męską część przeznaczyłam mniejszą ilość pokoju. Tak jak w poprzednim. Ze względu na to, że no, dziewczyny zazwyczaj zajmują więcej miejsca. A mało przestrzeń będzie troszeczkę trudniej zabałaganić może, no. Po damskiej stronie mamy łóżko, szafę, lustro duże, żeby sobie mogła się poprzeglądać. Lustro właśnie z komódką zakrywają odrobinę właśnie tą część brata, także nie będą musieli być w stałym kontakcie. Koło łóżka zaraz jest piórko, masę jakiś pierdółek na ścianach, żeby było troszeczkę takiego... Dziewczyńskiego sznytu do tego. No i dywaniki takie jakieś słodkie. Ogółem bardzo mi się podoba właśnie ta część ze wszystkich pokojów. No i ona też mi zajęła trochę czasu. Nie wiem czy najwięcej, szczerze mówiąc, nie wiem, ale na pewno drugi i trzeci pokój zajął mi więcej niż pierwszy. Ze względu na to, że więcej rzeczy jest. Bo jeżeli chodzi o dary, to ja mam kilka takich sprawdzonych modów, które raczej używam. Plus dodaję jakieś mody, a że jest ich mało, to raczej ciężko jest mi się zgubić w tym wszystkim. W przeciwieństwie właśnie do dzieci, do nastolatków, bo tam już tego jest więcej. I więcej mam też pomysłów bardzo często. Po todlerów to ja już zrobiłam z samych modów. Były h 2 odcinki. Jeden dwa, w drugim cztery. To już jest sześć. Plus minus jeszcze jakieś tam poboczne. No to trochę tego było. A tak dla dzieciaków to raczej rzadko, chociaż ostatnio w dziesiątym odcinku w sumie czas na zmiany to tam się trochę tego pojawiło, bo był duży, duży dom dla rodziny. No i teraz się pojawi, jak będę robić domek do stu adopcji. Myślę, że w następnym tygodniu, jako że we wtorek mam chyba ostatnie zajęcia, no chyba, że nie zaliczyłam czegoś, no to będę musiała latać jeszcze na poprawki, ale mam nadzieję, że nie, bo szczerze mówiąc mi się nie chce. Do tego jestem po trzech latach bezrobotna. W sumie jestem studentką, to nie jestem bezrobotna. Jeszcze do października jestem studentką i na razie chyba sobie odpocznę. Może się wyżyję artystycznie, właśnie w bildach. Może się będzie więcej pojawiało. Wakacje idą, jakby nie było. Mam nadzieję, że macie już wszystko pozaliczane. Dajcie zresztą znać, kto tam jeszcze się męczy w ostatnie trzy dni szkoły, a kto już wszystko ma pozaliczane. Dajcie też znać, że jasna, który pokoj najbardziej Wam się podoba. Na no ogłoszeń parafialnych, właśnie na koniec. Wracam z czas na zmiany. W następnym tygodniu już powinien się odcinek pojawić. Niestety miałam zawirowania. Szczerze Wam powiem, że nadal mam zatrucie pokarmowe, a raczej nadal wychodzę z zatrucia pokarmowego. To jest koszmarne. Trzeba strasznie uważać, co się je. Detoks miałam taki, że och. Nie znoszę, po prostu nie znoszę mieć problemów żołądkowych, a mam je bardzo często od dzieciństwa, praktycznie, więc niby powinnam się przyzwyczaić, ale nie znoszę za każdym razem, kiedy je mam, dlatego niestety to plus jeszcze to, że mi dorzucili zaliczenia w ostatniej chwili, to cyrki po prostu na kółkach i się poprzestawiały trochę odcinki, ale w miarę się wyrabiam ze wszystkim, więc to mnie chociaż cieszy, że. Nadal jestem w stanie wstawić tyle odcinków, ile sobie w miarę tam zaplanowałam, jeżeli chodzi o minimum. Nie mówiąc, że o maksimum, bo maksimum to rzadko wychodzi. Ale właśnie też chcę z tym wrócić powoli, tak jak mówiłam w ostatnim bezmodowym odcinku, sprawdzić, czy się stęskniliście trochę za tym, za tym moim takim budowaniem, nie tylko dla was, ale też tak po prostu jak buduję dla siebie trochę bardziej. Czy po prostu z inwencji mojej, która mi tam gdzieś siedzi, bo nie chcę też wrzucać bez sensu tego wszystkiego, jeżeli to jest już nudne, tak? Część z Was pisała, że nie znudziło Wam się to i że zatęskniliście, więc ja się bardzo cieszę. To macie kolejny odcinek dzisiaj. Postaram się teraz właśnie więcej troszeczkę tego wrzucać, żeby zobaczyć, jak tam Wam się to podoba, bo też na razie będę miała trochę więcej czasu. Tutaj już idzie Boże Ciało, więc trochę więcej wolnego. No może nie aż tak do końca, bo i tak w następną niedzielę znowu mam konkurs taneczny, na którym będę w organizacji znowu. Jeszcze też rzecz jasna wiosna idzie, to trzeba troszeczkę ogarnąć kilka spraw rodzinnych. No i też babcią się zajmuje dość często, więc trzeba ją tam przywieźć, zawieźć. Teraz naprawić samochód, potem będę musiała swój naprawić. Jak już powiedziałam przed chwilą, cyrk na kółkach, ciąg dalszy i masa czas jasna roboty, ale myślę, że akurat tak, żeby dla Was było fajnie, to tych odcinków będzie. Może jakieś live'y się pojawią w najbliższym czasie, bo na pewno jakiś tam wolniejszy dzień się znajdzie. Jak nie, to czas jasna macie grupę Snap'a, tam możecie zobaczyć, co tam porabiamy ogólnie. W szczególności na Snap'ie, bo zdarza mi się coraz częściej coś wrzucać, Chociaż nadal się jeszcze ciężko mi przemóc, bo nie jestem przyzwyczajona do takich rzeczy. Ale trochę więcej zaczyna mi rutyna już jakaś trochę też wchodzić, że już pamiętam, żeby coś tam nagrać dla Was, czy tam zrobić zdjęcie. No i też postaram się Was nie zostawić bez niczego, rzecz jasna, kiedy wyjadę. No bo ja chcę, skoro skończam pracę po trzech latach, chcę sobie odpocząć chociaż tam za 2-3 tygodnie, zanim zacznę szukać nowej. I... Pojadę sobie na pewno do Gdańska, jak do Gdańska to i Gdynia, Sopot, na pewno będę miała Kielce w planach, bo to są takie typowe dla mnie miejsca, do których jeżdżę co roku, albo parę razy nawet do roku. Kraków też na pewno, jak już Kielce to i o Kraków zahaczę, no i jeszcze na pewno szykuje mi się bytom, ale to już z rodziną, a reszta raczej do rodziny, ale ze znajomymi bardziej. Zobaczymy jeszcze, jak to się tam wszystko rozwinie. Na razie mam w planach Gdańsk ten właśnie pod koniec tego miesiąca. No i na pewno nie zostawię was z niczym, dlatego muszę już sobie poplanować. Właśnie chcę przez te dwa tygodnie zobaczyć, jak tam wam się ogląda bildy, więc może was zostawię z jakimiś bildami fajnymi. Na razie sobie zawieszam kasa ze względu na to, że mam mało nowych modów, a nie chcę cały czas ubierać w to samo. Plus, mam kilka pomysłów. Na które potrzebuję troszeczkę więcej czasu realizacji, ze względu na te filmiki końcowe, które ja często robię, bo nie chcę, żeby one były takie słabe, tylko żeby były fajne, w szczególności do takich postaci, które ja sobie tam ustaliłam, że zrobię. Ale kończąc, już poplaninę, żeby Wam nie przedłużać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, który Wam się podoba najbardziej, czy będziecie używać, czy lubicie w ogóle grać z dzieciakami i jak Wam się podoba nowy pakiet. Bo ja jestem bardzo zadowolona z niego. Lubię takie rzeczy. To jest przyjemne dość grać tak z dzieciakami. W szczególności, że ja lubię wielopokoleniówki. Lubię też, rzecz jasna, rozwijać wszystko na maksa, jak się da, ale to już tam swoją drogą. Zapraszam Was jak zwykle na wszystkie social media. Linki są w opisie. W opisie będzie też link do galerii, do każdego z pokojów. Jak zawsze, linki do modów w przypiętym komentarzu. Ja życzę Wam miłej niedzieli, bo wrzucam to w niedzielę. No i rzecz jasna, skoro się usłyszymy dopiero we wtorek, to i miłego poniedziałku, chociaż poniedziałki nie są przyjemnym dniem, ale może kto wie, w końcu już koniec, jakby nie było szkoły. A na tą chwilę ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa!